Nowa obora, roboty udojowe i inne nowoczesne technologie. Takie rzeczy spotkaliśmy w gospodarstwie państwa przybyłów w województwie wielkopolskim, ale jak się okazuje, tak nowoczesne technologie mogą współpracować i iść w parze z doświadczonym, bardzo doświadczonym już sprzętem. Za nami stoi John Deere wyprodukowany w 1970 roku, więc ten ciągnik ma już 51 lat, a codziennie pracuje tutaj z wozem paszowym. Z nami jest pan Walenty Przybył. Niech pan nam opowie historię tego ciągnika, kiedy on pojawił się u was w gospodarstwie. No i jak to w ogóle wygląda, jak się nim pracuje? No, ciągnik zakupiliśmy w 2007 roku, jak zakupiliśmy wóz paszowy Triolet 12 metrów sześciennych. Generalnie on był zakupiony typowo pod ten wóz. No i do dzisiaj z tym wozem pracuję. Codziennie na dzisiaj miesza około 12 ton TMR-u dziennie. Dwa lata temu był robiony tylko silnik, a tak to wszystko cały czas pracuje sprawnie. Skąd ten ciągnik do was przyjechał? Ciągnik przyjechał z Francji, on przyjechał na wąskim ogumieniu, pracował gdzieś w winnicy, on jeszcze był w starej kabinie, gdzie w ogóle nie było drzwi, tam się wchodziło od tyłu. Kupiliśmy oryginalną kabinę z młodszego modelu, bo one z kabinami w ogóle nie wychodziły, one tu jeszcze miały inne błotniki, takie półokrągłe. Kabina pasowała praktycznie tylko nałożyć i przykręcić śruby. Zmodyfikowaliśmy jeszcze, założyliśmy też od młodszego modelu wspomaganie układu kierowniczego. Praktycznie wszystko pasowało, tak? To jest ciągnik bezawaryjny. No już od 14 lat pracuję z tak dużym wozem paszowym. Szapoba. Tak jest. Pracuję bez żadnej awarii. Nigdy nas jeszcze nie zawiódł, nie trzeba było przeczepiać ze względu na jakąś tam awarię, czy skrzyni, czy czegokolwiek. Jak on sobie daje radę z takim dużym wozem paszowym? Nie jest to dla niego problemem? Nie jest to dla niego problemem. Problemem teraz stało się, jak robimy materac legowiskowy, to tam jest zbyt ciężko, zbyt duży opór wapna jest w wozie i musimy zakładać 57-20. Ale on jest chłodzony cieczą, nie powietrzem. Chłodzony jest cieczą, ma również chłodnicę oleju. Pompa paliwowa jest zwykła, rotacyjna, taka jak u Fergusona. Praktycznie tylko filtr paliwa się wymienia. Pilnować oleje, wymieniać olej. Czyli utrzymanie go nie jest drogie? Nie jest drogie, bo tu wszystko jest, filtry do Fergusona, wiadomo, są dostępne w każdym sklepie, który się tymi częściami zajmuje. Nie trzeba jeździć tylko oryginalne to ma zawsze filtr oleju. To jest w sklepie John Deere kupione. Ile on może mieć przejechanych motogodzin? No moim zdaniem z 25 na pewno tysięcy. Nadal daje radę, wszystko chodzi. Ma po cztery biegi do przodu, cztery do tyłu i na polowych tak samo. Także to nie ma, wałek jest również hydraulicznie włączany, tak jak przy tych modelach w tamtych latach, to powinien być włączany ręcznie normalnie ten, a tu jest hydrauliczny i tak było od samego początku. I z tym się też nic nie działo? Nic się z tym nie dzieje, nic, kompletnie nic. Wspomaganie kierownicy również działa, także postęp technologiczny w tamtym czasie to był bardzo, bardzo duży. Tylko pozazdrościć takiego ciągnika. No tak. Jeszcze zamierzacie, rozumiem, nim pracować przez parę lat? No myślę, że na pewno, dopóki będzie ten wóz, na pewno będzie pracował, a później zobaczymy, czy będzie dla niego jakieś zajęcie.